Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejny wykład w ramach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, który na antenie telewizji Trwam prowadzi dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. Dzisiaj spotkanie z wykładowcami Katedry Teologii Biblijnej. Są nimi ksiądz profesor Henryk Witczyk. Kłaniam się, księdze profesorze, szczęść Boże. Witam Ojca, szczęść Boże, szczęść Boże Państwu. Ksiądz profesor jest dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Drugim gościem jest ksiądz dr Adam Kubiś. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże. Ksiądz Adam jest wykładowcą Instytutu Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Drodzy Państwo, dzisiaj temat, który chcemy zaproponować, Duch Święty w życiu Chrystusa i Kościoła. Naszą modlitwę rozpoczynamy słowami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Często też wypowiadamy modlitwę chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ale gdy przyjrzymy się uważnie wszystkim modlitwom, które w ciągu dnia, tygodnia bądź w szerszej perspektywie czasowej zanosimy do Pana Boga, to stwierdzimy, iż tych odniesień do Ducha Świętego w naszej modlitwie jest stosunkowo mało. Owszem, bardzo dużo modlitw kierujemy ku Bogu Ojcu, ku Chrystusowi, Jego jednorodzonemu Synowi. Prosimy o wstawiennictwo Matkę Najświętszą, innych świętych. A Duch Święty jakoś pozostaje w pewnym stopniu, można by powiedzieć, w tle. Trudno powiedzieć na marginesie, bo byłoby to oczywiście nieprawdą, ale pozostaje jakby w tle całego naszego chrześcijańskiego życia i naszej chrześcijańskiej modlitwy. Dlatego też Ojciec Święty, dzisiaj błogosławiony Jan Paweł II, w słynnym liście przygotowującym na rok jubileuszowy 2000, Tertio Millenio Ineunte, wyraził pragnienie, by w 1998 roku, jako roku Ducha Świętego, poprzedzającym jubileusz 2000-lecia, Kościół w sposób szczególny zaczął odkrywać na nowo działanie Ducha Świętego. Ducha Świętego, Jego osobę i Jego działanie w Kościele i w życiu chrześcijan. Sądzę, że ta inspiracja Ojca Świętego spotkała się z dobrym odzewem ze strony biblistów, teologów katolickich w Kościele Powszechnym i w Polsce. Między innymi pojawiły się nowe publikacje związane z tajemnicą osoby i działania Ducha Świętego. Będziemy o nich mówili w końcowej części programu. Ja chciałbym, korzystając z jednej z nich, przywołać jedynie taką wypowiedź, którą w 1985 roku wygłosił na spotkaniu ekumenicznym patriarcha Antiochii Ignacy IV Hazima. Mówił on tak: bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia jest martwą literą, Kościół jest tylko organizacją, władza dominacją, misja propagandą, liturgia niczym innym jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie moralnością niewolnika. W Duchu Świętym Bóg jest blisko, zmartwychwstały Chrystus jest tu i teraz. Ewangelia jest mądrością i mocą życia. Kościół jest żywym ciałem odbijającym życie Trójcy Świętej. Władza posługą jednania. Misja pięćdziesiątnicą. Liturgia pamiątką, uobecnieniem i zapowiedzią. Życie chrześcijańskie przebóstwiane w relacjach synostwa i braterstwa. Niech ta wypowiedź patriarcha Antiochii
posłuży nam jako wielka zachęta, wezwanie, byśmy mogli poprzez analizę tekstów Pisma Świętego rzeczywiście stwierdzić, jak wielką rolę odgrywa Duch Święty zarówno w życiu Chrystusa, Mesjasza, i w życiu Kościoła, w życiu Jego wspólnoty, w życiu każdego chrześcijanina. Zanim przystąpimy do rozważania tego tematu, spójrzmy na Stary Testament. Otóż pisarze Starego Testamentu na określenie Ducha Bożego używali terminu ruach. Jest to termin, który określał zarówno zjawiska atmosferyczne, takie jak wiatr, bardzo mocny, słaby wiatr, wicher, sztorm, jak też oddech, proces fizjologiczny, tchnienie człowieka. I zauważmy, że w Starym Testamencie wiatr nie jest jakimś zjawiskiem samodzielnym, ale on jest czymś pochodzącym od samego Boga. To znaczy, Bóg stwarza wichry, mówi prorok Amos. Albo Jeremiasz mówi, że Bóg wysyła wiatr ze swoich zbiorników. Stąd też zależność wiatru od Boga była wyrażana takim stwierdzeniem, że druach wiatr jest tchnieniem jego nozdrzy. Albo to jest ramię Boga, albo to jest oblicze Boga, albo to jest tchnienie Boga. I teraz ten ruach Boży był wykorzystywany na dwa sposoby. Albo w realizacji stworzenia, to było tak zwane creatio continua, na przykład Bóg posyłał wiatr, który przeprowadzał chmury, które dawały wodę i użyźniały spaloną słońcem pustynię. Albo z drugiej strony była to realizacja dzieła historii zbawienia, powiedzmy. Że tym wiatrem Bóg się posługiwał, żeby pomagać ludziom. Można podać wiele przykładów ze Starego Testamentu. Kiedy jest potop, Bóg posyła wiatr, który ten potop też wtedy ustępuje, czy też w czasie plag egipskich wiatr sprowadza szarańcze, czy też w czasie przechodzenia przez Morze Czerwone Jahwe cofnął wody gwałtownym wichrem wschodnim. Wiatr też przenosi przepiórki w czasie wędrówki przez pustynię. Wiatr też jest narzędziem kary Boga za niewierność ludu, także kary dla narodów pogańskich. I w końcu na przykład w czasie niewoli babilońskiej reszta ocalałych ludzi, która wraca z niewoli, Bóg posyła swój wiatr, sprawia, że przechodzą przez Eufrat w swoich tylko sandałach. Ale spójrzmy na dwa takie ważne momenty. Od samego początku ten Duch jest obecny. Pierwszy tekst, istotne są pierwsze zdania Pisma Świętego, Księga Rodzaju. Czytamy, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem, pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Otóż zauważmy, Duch tutaj jeszcze nie jest osobą, gdyż w Starym Testamencie nie mamy takiej jeszcze nauki, prawdy o osobowym charakterze Ducha. Ale jest bardzo ciekawe słowo, że unosi się ten Duch. To jest słowo merachefet. Jest to termin, który oznacza w Księdze Powtórzonego Prawa czynność orła, ptaka, który unosi się na skrzydłach nad pisklętami w gnieździe, aby je zachęcić do lotu. I obrazu tego używano w Starym Testamencie Żydzi dla oznaczenia szczególnej życzliwości Boga względem Izraela. Znaczy Bóg ze szczególną życzliwością nachyla się nad tą bezładną masą, jaką jest cały ten świat, i ma taki zamiar porządkowania tej masy. Czyli zobaczmy, że całe stworzenie jest jakby objawem, emanacją Bożej miłości. Jest jak orzeł, który z życzliwością pochyla się nad tymi swoimi pisklętami. I drugi ważny obraz czynności Ducha to jest stworzenie człowieka. Czytamy w drugim rozdziale, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Starożytny człowiek wiedział, że człowiek po śmierci staje się prochem. A oddychanie jest konieczne do życia. I tym, co sprawiało, że człowiek żył, był oddech. I ten oddech musiał pochodzić od Boga. I mamy tego wielokrotne dowody na kartach Starego Testamentu. Przytoczę księgę Hioba. I mnie też stworzył Duch Boży, czyli ten oddech Boży. Tchnienie Wszechmocnego mnie uczyniło. Czy księga Kochleta mówi dosadnie. I wrócił się proch do ziemi tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który dał ten oddech. I później ojcowie Kościoła, na przykład Grzegorz z Nazianzu, mówi, że robi to taki mikrokosmos. Dlatego, że jesteśmy takim małym światem. I w tym naszym człowieku wewnętrznym jest i zamęt, i jest chaos, tak jak w momencie stworzenia. To jest spowodowane grzechem. I ten Duch Boży jest konieczny do tego, żeby mi przywrócił harmonię, żeby mi powtórnie stworzył. Oprócz dzieła stworzenia, Stary Testament pokazuje działanie Ducha Świętego w historii ludu Bożego. Na szczególne miejsce w naszych rozważaniach zasługuje historia sędziów, a więc tych mężów Bożych, którzy na terytorium Ziemi Obiecanej w różnych pokoleniach prowadzili normalne życie wraz ze swoimi rodzinami, ale w pewnym momencie, kiedy
obszar danego pokolenia, danego rodu był zagrożony ze strony wrogów, którzy przyjeżdżali, napadali, rabowali, często też niszczyli posiadłości. Duch Boży zstępował na jednego czy drugiego bohatera, który stawał się, jak mówi księga, sędzią, czyli kimś, kto był powołany, by stanąć w obronie swojego rodu, swojego pokolenia, często kilku pokoleń. I na przykład w Księdze Sędziów, w rozdziale 6, znajdujemy bardzo ważną informację dotyczącą działania Ducha Świętego w odniesieniu do Gedeona. Jego pokolenie atakowane przez Madianitów każdego roku traci przede wszystkim zbiory, to co było konieczne do życia. W pewnym momencie Bóg powołuje Gedeona, aby stanął w obronie swojego pokolenia. Gedeon ma oczywiście cały szereg wątpliwości, mówiąc: ród mój jest najbiedniejszy z pokolenia Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mojego ojca. Co ja mogę uczynić? Biedny, skromny, mały człowiek. Ale dodaje od razu autor natchniony: Duch Jahwe przyoblekł Gedeona, który zatrąbił wróg i zgromadził przy sobie ród Abiezera. Mamy tutaj to przepiękne określenie: Duch Jahwe przyoblekł Gedeona. Obraz pokazujący, że praktycznie od tego momentu to ta właśnie boska moc, o której ksiądz Adam mówił, porównywana do wiatru, do wichru wręcz, kieruje myślami, krokami i działaniami Gedeona. Co więcej, sprawia, że wokół niego gromadzą się praktycznie mężowie z całego rodu i zwyciężają Madianitów. A więc widzimy tę moc Bożą nazywaną tym charakterystycznym rzeczownikiem ruach, duch, która jest mocą przynoszącą zwycięstwo, dającą człowiekowi siłę do pokonywania nieprzyjaciół, do pokonywania przeciwności. W dalszych księgach historycznych, jak na przykład w pierwszej księdze Samuela, widzimy z kolei proroka Samuela, który namaszcza Dawida. Bóg mu objawił, że to ten właśnie pasterz, najmłodszy spośród synów swojego ojca, on znalazł upodobanie w oczach Bożych i ma być królem Izraela. Kiedy prorok wylał na jego głowę róg z oliwą, czytamy: od tego momentu, od tego dnia Duch Jahwe opanował Dawida. Stał się Dawid rzeczywiście, tak jak to często mówimy, charyzmatycznym, czyli pełnym mocy, pełnym mądrości, pełnym wiary, pełnym właśnie tego Ducha Bożego, królem Izraela. Zauważmy, że w tym przypadku mamy do czynienia z tym namaszczeniem i napełnieniem Duchem Świętym na sposób stały. W przypadku sędziów były to dary tej mocy Bożej udzielane na określony czas do wykonania określonej misji. W tym przypadku była to misja obrony własnego czy kilku pokoleń przed Filistynami, Madianitami czy innymi po prostu agresorami. Jeszcze więcej należałoby powiedzieć o działaniu Ducha Świętego w odniesieniu do proroków, do ich głoszenia Słowa Bożego. Ale sądzę, że będzie to tematem któregoś innego wykładu. My w tym momencie skoncentrujemy się jedynie do przywołania dwóch ważnych zdań, które to zjawisko oddziaływania Ducha Świętego na proroka nam mówią expressis verbis. Mianowicie w drugim liście świętego Piotra, w rozdziale 1, werset 21, czytamy następujące stwierdzenie: kierowani Duchem Świętym mówili od Boga posłani, od Boga powołani święci ludzie. A więc nie mówili własną mocą, potrzebowali tej mocy bardzo dużo, potrzebowali światła, potrzebowali przede wszystkim mądrości, żeby tę wolę Boga, przesłanie, które Pan Bóg w danym momencie historii chce skierować do króla, do narodu, do kapłanów, żeby ją dobrze zrozumieć i równocześnie znaleźć odpowiednie słowa, przy pomocy których
tę poznaną wolę Bożą, Boży zamysł objawić ludowi. Można by jeszcze przytoczyć tekst z Księgi Zachariasza z rozdziału 7, bo tam to działanie Ducha Świętego bardzo mocno związane jest właśnie z głoszeniem prawa i słowa Pańskiego. Serca ludu stały się twarde jak diament, zwróćmy uwagę, jak mocne określenie, i nie zwracali uwagi, nie przyjmowali słowa prawa ani słowa Pana zastępów, mimo że mówił przez proroków Duch Święty. Tak więc, podsumowując ten aspekt działania Ducha Świętego, widzimy, jak wielorakie działanie Ducha Bożego w historii ludu pierwszego przymierza. Taką osobą, która także będzie miała w sposób permanentny dar Ducha Świętego, jest Mesjasz. I o tym mówi proroctwo Izajasza, 11 rozdział, które przeczytajmy. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Zobaczmy, Mesjasz jest tutaj nazwany bardzo dziwnie, bo różdżką albo odroślą. Choter i Necer, Nezer, od słowa potem Nazaret, Jezus Nazarejczyk, czyli odrośl. Jest to gałązka pełna życia, która wyrasta z pnia. Zauważmy, że ten pień to jest pozostałość po drzewie uciętym, w którym już nie ma praktycznie życia, więc te siły witalne dostają się niejako z niego i są tylko obecne w tej gałązce, czyli w Mesjaszu. To oznacza też, że ten pień oznacza dynastię Dawida, która będzie już właściwie taką schyłkowej formie. Rzeczywiście w czasach Jezusa, kiedy się rodzi Mesjasz, dynastia Dawida nie ma władzy żadnej realnej. I tenże Mesjasz w tej takim suchym klimacie kataklizmu, klęski, będzie pełen Ducha Świętego, będzie pełen życia. Spocznie na nim duch, nuach, będzie tam na sposób permanentny ten duch, będzie z nim totalnie złączony. I zobaczmy, jest aż 7 darów wymienionych. Właściwie w tekście hebrajskim mowa jest o 6, my w katechizmowych formach mamy 7. Zaraz sobie odpowiem na pytanie, dlaczego jest taka różnica. Pierwszy z tych darów to dar mądrości, jak czytamy. Mądrość w Biblii to ten, który zna swoje obowiązki i potrafi je wykonać w sposób możliwie najlepszy, kto poznaje wszystko w świetle Boga, można powiedzieć. Potem jest to dar rozumu, dość podobny dar, ale akcent pada na zdolność do rozróżnienia między prawdą a kłamstwem, dobrem a złem. Potem mamy dar rady, to taka umiejętność sądzenia, podejmuje właściwe decyzje w sytuacjach trudnych. Dar męstwa, po hebrajsku gebura, co przypomina imię Mesjasza, Bóg mocny, El Gibor. Jest to siła i moc do wprowadzania rzeczy w czyn. Ktoś jest mężny, mówimy. Później Izajasz mówi o wiedzy, o darze wiedzy, która będzie udziałem Mesjasza. W katechizmie mówimy o umiejętności. Chodzi o znajomość Boga, o znajomość woli Boga i znajomość stosunku Boga do mnie, do człowieka. To jest ta wiedza. I potem mamy bojaźń Bożą. W katechizmie Kościoła katolickiego rozumiemy to jako taką ufność wobec Boga, którą my wyrażamy. W Starym Testamencie to jest takie uznanie przeze mnie jako człowieka prawa Boga wobec mnie, że Bóg ma do mnie prawo. I ja jako człowiek mam obowiązek uznania Boga, oddania Bogu czci, uznania Bożych praw i respektu przed Bogiem jako najwyższym sędzią. I też mówi Stary Testament, że to korona i początek wszelkiej mądrości to jest ta właśnie bojaźń Boża. I teraz w katechizmie Kościoła katolickiego mamy 7 darów, tu natomiast mamy 6. Dlaczego? Otóż w tekście hebrajskim, spójrzmy jeszcze raz na ten tekst Izajasza, występuje dwukrotnie termin bojaźń, iresa, iresza, powiedzielibyśmy. Na samym końcu duch wiedzy i bojaźni pańskiej spocznie na tej odrośli i upodoba sobie w bojaźni pańskiej, 2 ostatnie linijki. I to słowo iresa ma 2 znaczenia w języku hebrajskim, zarówno bojaźń, jak i pobożność. I w greckim przekładzie, w tak zwanej Septuagincie, i w łacińskim przekładzie Hieronima, czyli w Wulgacie, pierwszy termin został przetłumaczony jako bojaźń, natomiast, znaczy pierwszy termin bojaźń został przetłumaczony jako pobożność, natomiast drugi termin, znowu to iresa, został przetłumaczony, pozostał ten termin bojaźń pańska. Stąd otrzymujemy naszą tradycyjną liczbę 7 darów Ducha Świętego. A jako, że takimi tłumaczeniami greckimi, łacińskimi posługiwali się ojcowie Kościoła, łacińscy, greccy, stąd też to przeszło do naszej tradycji. Ta liczba 7 też ma ważne znaczenie, bo to jest liczba symboliczna, która pokazuje, że ten Mesjasz, on otrzyma pełnię Ducha Świętego. Tam będzie, wszystkie dary Ducha Świętego będą jego udziałem.
Tak, ten obraz Mesjasza obdarzonego pełnią Ducha Świętego, zarysowany przez proroka Izajasza, znajduje swoje bardzo ważne dopełnienie w proroctwie Ezechiela, które z uwagi na szybko biegnący czas naszego wykładu wspomnę jedynie bardzo krótko. Mianowicie prorok wygnania babilońskiego, widząc przed sobą lud przygnębiony, rozbity, uprowadzony daleko od ojczyzny, mówi w rozdziale 36 i 37 o dwóch bardzo ważnych działaniach ducha, którego Bóg wyleje na cały lud. Pierwsze działanie to uświęcenie. Ten lud splamiony bałwochwalstwem przede wszystkim zostanie oczyszczony. Oczyszczony wodą symbolizującą Ducha Świętego. Ducha, który przemieni serce tego ludu tak, że ono już nigdy nie będzie zwracać się ku idolom pogańskich religii. Z kolei w rozdziale 37 prorok otrzymuje wizję doliny wyschniętych kości, nad którymi ma prorokować, a nade wszystko ma przywoływać nad tymi kośćmi z czterech wiatrów. To charakterystyczne odniesienie do sensu rzeczownika ruach. Ducha Bożego. Ten Duch Boży przywołany przez proroka sprawi, że powstałe kości, które wypełniły się nerwami, ciałem, po prostu mamy ciało, ale nieżyjące, stają się po prostu organizmem żyjącym. Oczywiście ta wizja oznacza ożywienie Izraela, rozproszonego, skazanego praktycznie na wymarcie w niewoli, w tym grobie, jakim jest niewola babilońska. Bóg mówi, że oto otwieram wasze groby i wyprowadzam was stamtąd, ludu mój, ale nade wszystko daję wam mojego ducha, ducha życia, który sprawi, że będziecie ludem żyjącym. Oczywiście ta wizja z perspektywy Nowego Testamentu nabiera też dodatkowego znaczenia jako wizja zapowiadająca zmartwychwstanie wierzących. I nagle przejdźmy teraz już do Nowego Testamentu, do Jezusa. Od czasu ostatnich proroków, o których wspominał ksiądz profesor, do Jezusa mija szmat czasu, to jest jakieś 500 lat. Jest to taki czas literatury mądrościowej. Ten duch wydaje się zupełnie nieobecny. Dlaczego? Ta literatura mądrościowa mówi, że miejscem objawiania się Boga, teofanii Boga jest twoje codzienne życie. I teraz, kiedy przychodzi Jezus, następuje taka eksplozja Ducha Świętego. Weźmy sobie za przykład Ewangelię Łukasza, pierwsze dwa rozdziały. Powiązane z bohaterami tej historii dzieciństwa Jezusa, takim jak Maryja, Jan Chrzciciel, Zachariasz, występuje też Elżbieta, oczywiście Symeon i Anna. I one, te wszystkie postaci są związane z Duchem Świętym w niesamowicie mocny sposób. Po raz pierwszy Duch Święty pojawia się w wypowiedzi anioła odnoszącej się do Jana Chrzciciela, kiedy się mówi, że on już w łonie matki będzie napełniony Duchem Świętym. Ale po raz pierwszy takie działanie Ducha Świętego mamy w Maryi, kiedy jest powiedziane, że Duch Święty zstępuje na Maryję w momencie zwiastowania i dzięki temu Duchowi Świętemu rodzi się Jezus. To jest pierwsze działanie Ducha Świętego, bardzo mocne, powiedzmy po tych 500 latach takiej ciszy wręcz od ostatniego proroka, który towarzyszyli Malachiasz, Zachariasz w budowaniu świątyni w 515 roku przed Chrystusem. Następny taki moment to jest, kiedy Maryja zbliża się do Elżbiety, nawiedzenie. Elżbieta jest w ciąży i wówczas Elżbieta i Jan Chrzciciel jednocześnie są napełnieni duchem w tym spotkaniu. Z tego powodu teologia wschodnia mówi też o Maryi jako o nosicielce ducha, pneumatofora, albo też duchonosica. Czyli zauważmy, że Maryja niosła w swoim łonie Jezusa, ale niosła także ducha, który jest nierozerwalnie złączony z Jezusem. W dalszej narracji mowa jest o Janie Chrzcicielu, który wzrasta w mocy ducha. Czytamy tak w Ewangelii Łukasza, że chłopiec zaś rósł, wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Stawał się silny w duchu, można tak powiedzieć. Albo dzięki duchowi, przez ducha, w duchu. Potem jego ojciec Zachariasz jest napełniony Duchem Świętym i prorokuje. Potem, gdy Maryja z Józefem przynoszą dzieciątko Jezus do świątyni 40 dni po urodzeniu, spotykają Symeona, o którym mówi się aż trzykrotnie, że jest powiązany z Duchem Świętym. On jest tym, którego duch przyprowadza do świątyni, któremu Duch mówi, że będzie miał przywilej zobaczenia Mesjasza i na którym spoczywa Duch Święty, też jest tak powiedziane. I na końcu jest Anna, o której mówi się, że jest prorokinią. Zobaczmy ten dar proroctwa, który jest utożsamiany w Starym Testamencie z Duchem
jest tylko z prorokami, teraz on wraca. Po 500 latach z przyjściem Jezusa Duch Święty się niejako ponownie wylewa. Po części, jakby można powiedzieć, jest, następuje jakby nowe stworzenie. Wracamy się jakby do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Duch Święty, reasumując, jest takim protagonistą tej historii początkowej Jezusa. On kieruje wszystkimi tymi osobami, doprowadzając do narodzin właśnie Jezusa Zbawiciela. I zobaczmy też, że te osoby, mając tego Ducha Świętego, one doskonale znają i rozpoznają prawdziwą tożsamość Jezusa. Zobaczmy na przykład Elżbieta, widząc Maryję, mówi do niej: oto Matka mojego Pana, oto Matka Boża. Ona, mając Ducha Świętego, jest w stanie także rozpoznać wszystkich tych, którzy są w tym Bożym planie zawarci. W historii Jezusa, w kontekście Jego narodzin i pierwszych lat Jego życia, musimy pamiętać o nie tylko tych osobach, które wypełniał Duch Święty, czy w ogóle samej scenie zwiastowania, w której to właśnie z Ducha Świętego Jezus się począł w łonie Najświętszej Maryi Panny, ale musimy też szczególną uwagę zwrócić na scenę chrztu w Jordanie, bo to jest ta właśnie scena, w trakcie której spełnia się, już można by powiedzieć, w sposób doskonały proroctwo Izajasza o owym siedmiorakim darze pełni darów Ducha Świętego, które spoczywają na owej różdżce z pnia Jessego, czyli na Jezusie, synu Dawida. Otóż w Ewangelii Łukaszowej zwłaszcza czytamy bardzo piękne zdania na ten temat, kiedy Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela nad Jordan, aby przyjąć chrzest. Gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zwróćmy uwagę na ten czasownik: wstąpił Duch Święty niby gołębica. Często ten symbol gołębicy jest przywoływany, również w naszym programie pojawił się kilka razy. Dlaczego? Jeden z polskich egzegetów, ksiądz profesor Artur Malina, poświęcił całą swoją habilitację tej właśnie scenie chrztu Chrystusa w Jordanie w ujęciu czterech ewangelistów. I według jego interpretacji, w moim przekonaniu trafnej, ten symbol Ducha Świętego w postaci gołębicy wstępującej na Jezusa ma jasno powiedzieć i Janowi Chrzcicielowi, i pozostałym uczestnikom tego wydarzenia, i nam wszystkim, że ta pełnia Ducha Świętego wstępuje tylko i wyłącznie na Jezusa z Nazaretu, tego, który w tym momencie stoi w wodach Jordanu, a nie na kogoś innego. To Jezus z Nazaretu jest właśnie tym oczekiwanym, namaszczonym. Mesjasz znaczy namaszczony, namaszczony Duchem Świętym. Ewangelista Łukasz zwraca uwagę jeszcze w innych momentach już publicznej działalności Pana Jezusa, zwłaszcza w początkowych etapach, o tej właśnie obecności Ducha Świętego w Jezusie. Na przykład w 4 rozdziale, werset 1, czytamy, iż pełen Ducha Świętego Jezus powrócił znad Jordanu i przebywał w duchu na pustyni 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła. Sądzę, że kiedyś podejmiemy się też interpretacji tej perykopy. Dzisiaj powiemy tylko, iż ten dar Ducha Świętego przywołany przez Ewangelistę, tutaj obecność Ducha Świętego przez 2 razy przywołana, jest niesamowicie ważna, ponieważ w tej scenie poddawana jest próbie mesjańska godność, mesjańskie posłannictwo Jezusa. Kusiciel pragnie odwieść Jezusa od podejmowania tej trudnej misji Mesjasza. Jezus jednak właśnie mając to namaszczenie Duchem Świętym, pełnią Ducha Świętego, pozostaje wierny swojej misji. Zobaczmy jeszcze kolejne, można by powiedzieć, niemal sąsiednie zdania z Ewangelii według świętego Łukasza, bo już w rozdziale 4, werset 14 i 15, kiedy Pan Jezus przychodzi do Galilei, ewangelista zauważa, że powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. Rozeszła się wieść o nim. On oczywiście nauczał w synagogach, wysławiany przez wszystkich. By w rozdziale, w wersecie następnym, 16, zauważyć, że kiedy przyszedł do synagogi w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, w dzień szabatu udał się do synagogi, powstał, aby czytać. Podano mu księgę, rozwinął zwój Izajasza.
natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. Dalsze zdania, wypowiedzi samego Jezusa, komentarz Pana Jezusa do tego odczytanego zdania proroka Izajasza jest następujący. Dzisiaj te słowa Pisma wypełniły się w waszych uszach, czyli w momencie, kiedy słyszycie te słowa, rzeczywiście stoi przed wami Mesjasz. Duch Pański spoczywa na mnie i namaścił mnie i posłał, abym głosił Ewangelię. Pan Jezus notabene rozpisuje w szczegółach tę swoją misję. Patrząc na Jezusa, można powiedzieć, że ten Duch Święty manifestuje się zarówno w słowach Jezusa, jak i w czynach Jezusa. Chciałbym zwrócić uwagę na taki mały detal na samym początku działalności, kiedy Łukasz właśnie mówi, że Jezus wrócił po chrzcie do Galilei. Jest powiedziane, że powrócił mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. Zwróćmy uwagę, Jezus nie wypowiedział jeszcze ani jednego słowa, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. Co to oznacza? Że samo bycie w mocy ducha, samo bycie pod działaniem ducha jest gwarantem sukcesu ewangelizacyjnego, powiedzielibyśmy. Wystarczy, w cudzysłowie wystarczy, być obdarowanym tym duchem i wydaje się, iż nie trzeba nawet nic mówić, aby stać się skutecznym ewangelizatorem. I to pokazuje właśnie Jezus w swoim życiu. Ale Jezus też swoimi czynami to pokazuje. Mianowicie, szczególnie egzorcyzmy i uzdrowienia są takim świadectwem działania tej mocy. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy, że jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, mówi Jezus, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Czy też Dzieje Apostolskie, kiedy Piotr mówi o Jezusie, wspomina całe jego życie, mówi: znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Zobaczmy, właściwie całe życie Jezusa, tak to opisują Ewangelię, było taką walką z szatanem, który jest opisany w Ewangelii Jana jako władca tego świata. I w wyniku tej walki ten szatan zostaje precz wyrzucony z tego świata i zostaje się zwycięzcą świata. I też można powiedzieć, że także dzisiaj my jako chrześcijanie taką najskuteczniejszą metodą walki ze złym duchem jest modlitwa do Ducha Świętego i lektura Biblii. Mówił o tym na przykład święty Ewagriusz w starożytności w swoich pismach. Dlatego, że Pismo jest przepełnione obecnością Ducha Świętego. I też zobaczmy, o czym wspominał profesor. Jezus, kiedy jest kuszony na pustyni, jest tam pod wpływem ducha i co robi? Cytuje Pismo. Cały czas cytuję Pismo, które jest mową Ducha Świętego. Poza tym w życiu Jezusa widać, że ten Duch Święty jest także obecny w modlitwie. Zauważmy, że kiedy Jezus się modlił w czasie chrztu, wtedy stąpił na Niego Duch. Właśnie w momencie modlitwy. I Jezus wielokrotnie się modlił, nieraz całe noce, przebywając niejako w Duchu, oddając się takiej jedności trynitarnej, powiedzieliśmy, z całą Trójcą, jakby przebywając w tym Duchu na modlitwie całe noce. I sam Jezus też poucza uczniów, że właśnie modlitwa jest sposobem otrzymywania przez nich ducha. To znaczy celem modlitwy jest obdarowanie duchem. Po to się modlisz, aby otrzymać ducha. Mówi tak: proście, a będzie wam dane. Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Owocem modlitwy jest duch. Czyli uczeń jest jakby zaproszony do wcielania przykładu, jaki dał sam Jezus. I zobaczmy w kolejnych jakby etapach historii, to jest opisane w Dziejach Apostolskich, kiedy jest opisana historia pierwotnego Kościoła, doskonale widzimy to połączenie modlitwa i Duch Święty. Sam moment zesłania Ducha Świętego, oni byli wszyscy zjednoczeni na jednym miejscu, trwali jednomyślnie na modlitwie i Duch Święty wstępuje. Czy później, kiedy są w Antiochii, modlą się i poszczą, modlą się publicznie, jest modlitewne spotkanie. Wtedy Duch Święty mówi: poślijcie mi Pawła i Barnabę z misją. Czy jest tak zwane małe zesłanie Ducha Świętego w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich. Modlili się wszyscy na jednym miejscu. Miejsce zatrzęsło się w tej modlitwy i wstępuje Duch Święty i wtedy mogą iść i głosić. Tak samo Piotr i Jan, kiedy się modlą w Samarii, modlą się o Ducha Świętego. Jeszcze jeden taki mały aspekt z życia Jezusa, mianowicie radość. Znaczy Duch Święty zawsze jest połączony jakoś z radością. Łukasz zapisał to tak, że w tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, objawiłeś się prostaczkom. Zobaczmy, że też jak czytałem sam początek Ewangelii, gdzie jest mowa o Zachariaszu, Maryi, Symeonie, Annie, tam jest eksplozja radości. I ten związek między radością a Duchem Świętym jest także doświadczeniem uczniów Jezusa. Zobaczmy, uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego, takie charakteryzują Dzieje Apostolskie. I święty Paweł w liście do Galatów na końcu mówi, że owocami Ducha jest właśnie co? Miłość, radość, pokój, cierpliwość i tak dalej.
Tak więc radość i Duch Święty to jest taka charakterystyka czasów zbawienia, czasów wylania się Ducha Świętego, które następuje za pośrednictwem Jezusa. Mówiąc o obecności i działaniu Ducha Świętego w osobie Pana Jezusa, ksiądz Adam już antycypował cały szereg aktywności Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła. Właśnie w tej części naszego wykładu chcielibyśmy już jakoś w większym stopniu poświęcić naszą uwagę tej właśnie działalności Ducha Świętego w życiu Kościoła. Zaczniemy od wielkich obietnic daru Ducha Świętego, które Chrystus składa uczniom tuż przed swoim odejściem z tego świata. Są one zapisane w Ewangelii według świętego Jana w rozdziałach od 14 do 16. Nie sposób, żebyśmy przywoływali je tutaj wszystkie. Powiem jedynie, iż Pan Jezus mówi: pożyteczne będzie dla was moje odejście z tego świata do nieba, bo gdy nie odejdę, nie przyjdzie Pocieszyciel, którego nazywa również Duchem Prawdy. Te dwa określenia greckie, paraklet, które tłumaczymy nieudolnie, to znaczy jest to tylko jedno ze znaczeń, pocieszyciel, bo drugie to jest obrońca, to ktoś, kto jest mocą wspierającą. Cały szereg znaczeń tego greckiego parakletos właśnie. Natomiast drugie określenie równie ważne, Duch Prawdy. Duch Prawdy, czyli ten, który przypomni uczniom całe nauczanie Jezusa, pozwoli im je głęboko zrozumieć, sprawi, że słowa Jezusa zamieszkają w ich wnętrzu, w ich sumieniu, staną się ich, można by powiedzieć, motorem życia. I ostatecznie to Duch Święty da im moc, aby według Ewangelii żyli i Ewangelię głosili. To jest zadanie właśnie Ducha Prawdy. W jednej z zapowiedzi zapisanej w rozdziale 16, werset 13, Pan Jezus mówi, że Duch Prawdy, którego wam poślę, on was doprowadzi do całej prawdy i objawi wam rzeczy przyszłe, ta erchomena. To jest niezwykle piękne określenie pokazujące, iż Duch Święty nieustannie wprowadza uczniów, wprowadza Kościół, również ten dzisiaj żyjący, w głębsze rozumienie Ewangelii. Rozumienie Ewangelii w kontekście nowych sytuacji, jakie mamy w naszej historii i w naszym świecie, w kontekście nowych wyzwań, jakie stawia współczesna nauka czy filozofia. To działanie Ducha Świętego doprowadzającego Kościół do coraz głębszego rozumienia objawienia Bożego jest tutaj bardzo mocno zaznaczone. Natomiast te rzeczy przyszłe, które Duch Święty objawia uczniom, to są rzeczy ostateczne, czyli tajemnica wskrzeszenia człowieka, zmartwychwstania, tajemnica życia wiecznego. To są te właśnie prawdy, które Duch Święty objawia człowiekowi i sprawia, że stają się one ważnym programem jego życia. To tak jak w Apokalipsie Kościół Apostolski modli się razem z Duchem Świętym: Maranatha, przyjdź Panie Jezu. Jezu uwielbiony, Jezu zmartwychwstały. Kościół pragnący uczestniczyć w radości nieba. Te właśnie wielkie święte pragnienia, wielkie cele przed chrześcijaninem i przed wspólnotą Kościoła objawia i do nich pozwala dążyć Duch Święty, zwany parakletem i Duchem Prawdy, tym, który doprowadza Kościół do całej prawdy. Warto jeszcze przywołać jedną z tych obietnic, w której Pan Jezus mówi, że Duch w takim pobieżnym tłumaczeniu, niestety nie do podtrzymania, przekona świat o grzechu. To jest 16 rozdział Ewangelii Janowej. Otóż to nie świat Duch Święty przekona o grzechu, bo nie ma komunikacji między Duchem Świętym a światem. Ta komunikacja istnieje między Duchem Świętym a uczniami. Użyty tam czasownik grecki, mający bardzo wiele znaczeń, ponad 30, Ellen Hein, należy rozumieć w tym kontekście: Duch was przekona, że świat jest w grzechu, świat odrzucający Jezusa, odrzucający Ewangelię. Wy, mimo że jesteście prześladowani przez synagogę, przez świat pogański, to jednak prawda jest z wami. Świat pozostaje w grzechu, pozostaje z daleka od objawienia Bożego. Mówiąc jeszcze o
zapowiedzi działania Ducha Świętego w Kościele, poczynionych przez samego Jezusa, musimy absolutnie przypomnieć wypowiedź Pana Jezusa Zmartwychwstałego w Wieczerniku, kiedy przyszedł do uczniów, tchnął, charakterystyczne tchnienie nawiązujące do aktu stworzenia człowieka, i wypowiedział te znamienne słowa: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. W podstawowym znaczeniu ten dar Ducha Świętego jest tutaj im dany po to, aby mieli moc głoszenia Ewangelii i wzbudzania wiary w sercach wierzących, bo to niewiara, ateizm jest największym grzechem. Duch Święty, głoszący Ewangelię razem z apostołami, będzie po prostu niwelował tę niewiarę, będzie doprowadzał ludzi do wiary w Chrystusa, będzie gładził grzech świata. Oczywiście ta wypowiedź w Wieczerniku w Dniu Zmartwychwstania ma swoją antycypację na krzyżu, kiedy to z otwartego boku Jezusa wypłynęła krew i woda. Owa woda, symbol Ducha Świętego, a ewangelista notuje, że Jezus przekazał Ducha. Charakterystyczne sformułowanie, mające głęboki sens, że Duch Święty jest darem całego wydarzenia paschalnego, zarówno ofiary Pana Jezusa na krzyżu i zmartwychwstania, nie tylko samego zmartwychwstania. Ostatnie słowa Jezusa przed wniebowstąpieniem, a więc taki testament Jezusa, coś bardzo ważnego, dotyczą właśnie Ducha i świadectwa. Przytoczmy słowa z Dziejów, pierwszy rozdział. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Zobaczmy, to dawanie świadectwa, ta ewangelizacja jest połączona z mocą, z obecnością Ducha. Przed zesłaniem Ducha Świętego nie dają tego świadectwa, nie ewangelizują. Dlaczego? Bo nie mają odwagi. Z tego powodu Duch Święty staje się takim głównym bohaterem pierwotnego Kościoła, tej misji ewangelizacji. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, to tak naprawdę niektórzy nazywają Dzieje Apostolskie Ewangelią Ducha Świętego, bo to Duch Święty ciągle popycha tych uczniów do kolejnych kroków. Zobaczmy, tak jest z przypadkiem Filipa, diakona, który zaczyna ewangelizować Etiopa. Tak jest z Piotrem, który ewangelizuje pogan w domu Korneliusza. Duch Święty nagle wstępuje na pogan. Tak jest z Pawłem, który rozpoczyna swoje misje wśród także pogan w Europie. Czyli misja wśród pogan, otwarcie się Kościoła, który był kościołem synagogi, kościołem żydowskim, na pogan, nastąpiła dzięki Duchowi Świętemu. To właśnie doskonale pokazują stare malowidła. Tutaj pokazuję Państwu zdjęcie, mozaik z katedry w Monreale, gdzie mamy bardzo charakterystyczne przedstawienie zesłania Ducha Świętego na apostołów, właśnie tych, których zmartwychwstały posyła, by głosili Ewangelię. Otóż Duch Święty zstępuje na nich w postaci takich promieni światła i te postaci stają się same bardzo promienne, jasne. To jest właśnie przemienienie apostołów, tych ludzi, synów Adama, niewolników grzechu i śmierci. Oni dzięki mocy Ducha Świętego stają się po prostu uczestnikami zmartwychwstania Chrystusa. I dopiero teraz, przemienieni przez Chrystusa zmartwychwstałego, tak jak Szaweł pod Damaszkiem, są gotowi głosić Ewangelię. Podobnie wielki fresk Giotto, pokazujące zesłanie Ducha Świętego, gdzie widzimy po prostu znów Duch Święty wstępujący pod postacią tych właśnie symbolizowany przez owe promienie, które nadają tym postaciom swoistą lekkość, co widać w tych szatach nawiązujących bardzo mocno do symboliki zmartwychwstania. Zwróćmy też uwagę, że w Wieczerniku tutaj centralne miejsce zajmuje, w miejscu, gdzie dotychczas był Chrystus, zajmuje Matka Najświętsza. To bardzo wymowne pokazanie jej roli w Kościele Apostolskim. Sądzę, że Kościół Polski, który bardzo czci Matkę Najświętszą, bardzo dobrze odczytuje tę właśnie jej rolę pośród apostołów i w życiu Kościoła, po prostu jako pierwszej, najważniejszej głosicielki Chrystusa, tej, która po prostu jest osobowym wręcz świadkiem Jego mocy, Jego Ewangelii, Jego Synostwa Bożego. Może na koniec, wspominając o chrześcijaninie. Chrześcijanin to jest świątynia Ducha Świętego. Chrześcijanin jest stworzony za pomocą dwóch rąk, jak mówi święty Ireneusz, przez Chrystusa i przez Ducha Świętego. I on jest wewnętrznie przyozdobiony charyzmatami, mówimy.
od greckiego słowa charizma, które oznacza wspaniałomyślny dar, podarunek, prezent, od czasownika charizomai, które oznacza uczynić komuś coś przyjemnego, chętnie, radośnie, coś dawać, ofiarować. I teraz święty Paweł używa tych słów charyzmat w dwóch sensach, takim ogólnym i takim specjalnym, zawężonym. Sens ogólny, taki fundamentalny, oznacza, że to jest dar przeznaczony dla wszystkich. To znaczy, takim charyzmatem jest dar zbawienia, który się dokonał przez Jezusa. To jest powołanie chrześcijańskie. To jest życie wieczne. Charyzmatem zaś Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. To jest charyzmat spotkania. Na przykład Paweł współraduje się swoją wiarą z wiarą Rzymian. Mówi, że to jest charyzmat. I w końcu największym charyzmatem, jaki daje Duch Święty, to jest miłość. Tak, więc można by o tych charyzmatach mówić jeszcze bardzo wiele, ale ponieważ chcielibyśmy jeszcze przedłożyć dwie, trzy bardzo ważne prawdy dotyczące roli Ducha Świętego w życiu Kościoła, w życiu chrześcijanina, pozwolę sobie przywołać tekst z listu do Rzymian, rozdział 15, werset 16, gdzie apostoł mówi o głoszeniu Ewangelii, prezentuje siebie właśnie jako charyzmatycznego głosiciela Ewangelii, sługa Chrystusa, apostoł wobec pogan, sprawujący świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą przez Ducha Świętego. To jest zdanie niesamowicie ważne. Duch Święty, który przychodzi do człowieka pod postacią słów Pisma, w momencie głoszenia dokonuje transformacji tegoż właśnie poganina, niewierzącego, szukającego, uświęca go. Mamy tutaj nawiązanie do ognia, który spalał ofiarę, wznosząc ją do Boga. Tutaj to uświęcenie, czyli to przemienienie człowieka niewierzącego w ucznia Chrystusa, dokonuje się nie tylko przy pomocy samych słów Ewangelii i mądrości apostoła, jego odwagi, ale przede wszystkim dzięki działaniu Ducha Świętego. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza wtedy, kiedy zwłaszcza duszpasterze podejmują dzieło głoszenia Ewangelii, czy to na ambonie, czy w sali katechetycznej, czy w rozmowach z wierzącymi. Kolejna czynność Ducha Świętego, którą musimy tutaj koniecznie przywołać, to jest Duch Święty, który pełni główną rolę w kulcie chrześcijańskim. W rozmowie z Samarytanką, która pyta Pana Jezusa, gdzie teraz należy składać cześć Bogu, jak wielbić Boga, czy na górze Garizim, czy w Jerozolimie, jak wy mówicie Żydzi. Pan Jezus odpowiada, że oto nadchodzi taki czas, kiedy prawdziwi czciciele Boga, Ojca, będą mu oddawać cześć w duchu i prawdzie. I tym duchem, o którym on mówi, to jest właśnie Duch Święty jako promotor całej liturgii chrześcijańskiej. To właśnie mocą Ducha Świętego na ołtarzu przemieniane zostają chleb i wino w ciało i krew Chrystusa. To mocą Ducha Świętego odpuszczane są chrześcijaninowi grzechy w sakramencie pokuty. To mocą Ducha Świętego w sakramencie chrztu zostanie on włączony w misterium Chrystusa i uwolniony od grzechu pierworodnego. To wreszcie mocą Ducha Świętego, jak mówi święty Paweł, chrześcijanin może wyznawać swoją wiarę, mówić, że Panem jest Jezus. Bez pomocy Ducha Świętego nikt takiej wiary nie jest w stanie złożyć. I już ostatnie działanie Ducha Świętego, bez którego nasz dzisiejszy wykład byłby niepełny, znacznie niepełny, to działanie Ducha Świętego w odniesieniu nie tylko do wskrzeszenia Jezusa z martwych, ale też i chrześcijan. Ograniczę się do samego przytoczenia tylko niezwykle ważnego zdania z listu do Rzymian, rozdział 8, werset 11. Jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Jezusa z martwych, czyli Bóg, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was ducha. A więc zarówno wskrzeszenie Chrystusa, jak też wskrzeszenie wierzących na końcu czasów dokonuje się mocą Ducha Świętego. I by postawić kropkę nad i, przywołajmy to wielkie, piękne zdanie świętego Pawła, który mówił, że jedynie w Duchu Świętym możemy wołać do Pana Boga Abba, Ojcze, czyli tak jak Jezus. Jesteśmy synami w Synu dzięki działaniu Ducha Świętego w chrześcijaninie. Tym kończymy tę część naszego spotkania z Państwem, czyli wykład. Zapraszamy teraz do rozmowy. Mamy jeszcze chwilę czasu. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy naszym wykładowcom za wykład. Drodzy Państwo, czekamy na pytania, czekamy na telefony.
Numer do naszego studia 56 657 0011 Polska Północna. Drugi telefon 56 657 0012. Telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Są też telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Może pierwszy telefon, prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Andrzej z północy. Ja chciałem tutaj, ojcze, zauważyć, że Pan Jezus zaczął w rozmowie z Nikodemem już o duchu mówić, tam gdzie zwraca uwagę w ten sposób. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. I nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam wejść powtórnie, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Czyli Duch Boży wchodzi w takiego człowieka, którego zechce i tam przebywa, w tym człowieku, w którym on chce przebywać i pobudza jego do tego życia chrześcijańskiego, do życia w Bogu i naucza różnych ludzi do różnego życia, przygotowywuje ludzi, którzy są w kapłaństwie do posługi kapłańskiej, a katolików świeckich, jak Jan Paweł II pisze w Christus Fideis Laici, mówi tak, rzeczą nieodzowną, zwłaszcza dla katolików świeckich w różny sposób zaangażowanych na polu społecznym i politycznym, jest dokładniejsza znajomość nauki społecznej nauki Kościoła, co wielokrotnie podkreślali ojcowie synodalni, mówią to zaangażowanie tak, ale to już wchodzimy tutaj po prostu w inny zakres naszych rozważań. Może poprzestańmy na tej pierwszej części tak, wypowiedzi. Pytanie o wolę Boga i wolę człowieka, tak? Bo tak, właśnie tutaj tak, ta interpretacja, że Duch Święty wchodzi w człowieka, w którego sam chce, oczywiście, że ona jest prawdziwa, ale powiedzmy byłaby nieprawdziwa, gdybyśmy nie powiedzieli drugiej części wynikającej z Ewangelii Janowej, mianowicie te narodziny z Ducha Świętego, z wody i Ducha Świętego oznaczają chrzest poprzedzony głoszeniem Ewangelii, a więc nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś takimi spektakularnymi oddziaływaniami Ducha Świętego na człowieka. Oczywiście one zawsze mogą mieć miejsce w odniesieniu do każdego niewierzącego, który nawet bez pośrednictwa Kościoła wchodzi do Kościoła, czy przeżywa jakieś wydarzenie, przypomina mu się jakiś obraz, czy jakieś przesłanie ewangeliczne i rozpoczyna się w nim wiara, ale ostatecznie wiara, pełna wiara nawet takiemu człowiekowi przekazywana jest w Kościele w momencie udzielenia mu sakramentu chrztu. A więc to współdziałanie z kolei Ducha Świętego z działalnością apostołów, z działalnością uczniów, z działalnością całego Kościoła jest tutaj niesamowicie ważne. Tak jak Duch Święty działał przez Chrystusa, w Chrystusie, nie obok Chrystusa, tak też przytaczane przez nas teksty, zwłaszcza Dzieje Apostolskie, Ewangelia według świętego Jana pokazują, że Duch Święty działa przez uczniów, których napełnia, których posyła, którym towarzyszy, przez chrześcijan, właśnie również świeckich oczywiście, działających nie tylko w ramach liturgii w Kościele, ale też w życiu społecznym, co pan nasz widz chciał bez wątpienia powiedzieć, przytaczając odpowiedni dokument papieski. Dziękuję bardzo. Prosimy, telewizja trwa. Dzień dobry. Barbara spod Warszawy. Prosimy. Ja studiuję Ewangelię świętego Jana w tej chwili w grupie takiej studyjnej i na podstawie greckiej wersji doszliśmy do wniosku, że w drugim wierszu na początku Ewangelii jest mowa powinno być zmienione na a słowo było istotą natury boskiej. Zamiast po tym na początku było słowo, prawda? I drugi werset to powinien być, drugi wiersz powinien właśnie tak brzmieć, a słowo było istotą natury boskiej. I tak, teraz więc ostatni.
Więc może tutaj od razu pozostańmy, żeby nie rozwodzić się w naszych pytaniach i wypowiedziach, bo mamy niewiele czasu jeszcze. Oczywiście to już są interpretacje, natomiast zadaniem tłumaczenia jest oddanie, wierne oddanie oryginału. A w oryginale mamy rzeczownik Theos po prostu, Bóg, słowo było Bogiem, Logos, czyli druga osoba była Bogiem. Ten Bóg, który tutaj jest przywoływany, chodzi po prostu o Boga Ojca, ale kiedy występuje bez rodzajnika, oznacza Boga po prostu, rzeczywiście naturę boską, ale nie możemy tego oddawać w przekładzie, bo robimy wtedy z przekładu komentarz. Oczywiście po to są właśnie studia, grupy studyjne. Cieszymy się, że pani, nasz widz uczestniczy w takich studiach. Niemniej przestrzegamy wszystkich właśnie studentów Pisma Świętego, uczestników grup, żeby na bazie jednego wykładu, czy jednej nawet teorii, nie budować od razu takich wniosków, że trzeba teraz zmienić przekład Biblii Tysiąclecia, trzeba zmienić to, trzeba zmienić tamto. Czyli nieraz się ludzie pytają, co jest właściwsze, tak? Ponieważ zazwyczaj to są jedna z wielu możliwości, tak jak powiedziałem, że przekład powinien jednak trzymać się tekstu oryginalnego, tekstu natchnionego. A od tego są przypisy, komentarze, gdzie te uwagi, które tutaj pani przytoczyła, są ze wszechmiar, jest miejsce, żeby je tam umieszczać. Dziękuję. Może jeszcze jedno pytanie. Prosimy. Niech będzie Pan Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Nie chodzi o taki fragment wykładu związany z bojaźnią i pobożnością. Czy można tak jeszcze raz troszeczkę bliżej wyjaśnić? Czyli pytanie chodzi też o lingwistyczną stronę. O te dwa słowa bojaźń i pobożność mi umknęły i nie zdążyłam zapisać. I po prostu jestem, byłabym wdzięczna, gdyby troszkę więcej. Bardzo dziękuję. Znaczy jest to Boże jedno Panie. Słowo hebrajskie i rasz, które możemy przetłumaczyć na dwa sposoby, bojaźń lub pobożność. I oba tłumaczenia są dobre. I po prostu, jako że występują paralelnie obok siebie w dwóch wierszach to samo słowo dwa razy, tłumacze łacińscy czy greccy przetłumaczyli pierwsze wystąpienie, zauważmy tam jest, że będzie ten Mesjasz miał ducha wiedzy i ducha właśnie bojaźni pańskiej, to przetłumaczyli jako Eusebeia po grecku, pobożność, albo Pietas hieronim, czyli pobożność. Natomiast w drugim, następnym wierszu upodoba sobie w bojaźni pańskiej, tutaj to słowo irasz zostawiono jako właśnie bojaźń pańską. I stąd wychodzi nam, prawda, siedem tychże darów Ducha Świętego. Bardzo dziękuję. A widzimy tutaj przy okazji wielki autorytet, jaki w Kościele mają te starożytne przekłady, zarówno Septuaginta, jak też... Przekłady używane i przez Żydów Hieronim, w diasporze właśnie, zwłaszcza, i przez zwłaszcza Septuaginta, przekład dokonany przez Żydów, którzy doskonale rozumieli tę właśnie wieloznaczność niektórych rdzeni czy form rzeczownikowych swojego języka hebrajskiego. Drodzy Państwo, dzisiaj wykład Duch Święty w życiu Chrystusa, Kościoła. Wiemy też, że było to odniesienie takie bardzo jasne do naszego życia chrześcijańskiego. Chciałem zapytać o jakąś pomoc na te rozważania, które może sami podejmiemy. Otóż mamy za sobą książkę księdza Józefa Kutasiewicza, już nieżyjącego, zmarł w 2012 roku, profesora Kulu, Odkrywanie Ducha Świętego. 480 stron, 34 rozdziały, także dużo aplikacji pastoralnych do grup odnowy w Duchu Świętym. Wszystko poświęcone odkrywaniu Ducha Świętego w Biblii, w Kościele, w naszym życiu chrześcijańskim. Ja ze swojej strony dodam, że są to właśnie medytacje biblijne, czyli konferencje, rozdziały wolne od całego tego bagażu przypisów, analiz szczegółowych, filologicznych. One oczywiście pozostają w tle, w świadomości autora i biblistów, którzy czytają. Natomiast Państwu oferowane są już tutaj, można by powiedzieć, wnioski ujęte pięknym stylem, takim właśnie też eseistycznym. To właśnie z tej książki cytowałem na początku naszego spotkania słynną wypowiedź patriarchy antiocheńskiego, że bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, a Ewangelia jest martwą literą. Natomiast w Duchu Świętym Bóg jest blisko, zmartwychwstały Chrystus jest tu i teraz, a Ewangelia jest mądrością i mocą życia, zarówno doczesnego, jak też mocą przemieniającą nas na synów Bożych, gotowych do uczestniczenia w życiu nieba. I z tym dobrym słowem Państwa pozostawiamy. Bardzo dziękuję naszym wykładowcom. Byli dzisiaj nimi ksiądz profesor Henryk Witczyk. Dziękuję, Panie Boże. I ksiądz dr Adam Kubiś. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.